prawdopodobnie najstarszy, a w tak dobrym stanie zachowany na pewno najstarszy dom no, na obszarze Nowej Huty. Historia tego domu jest o tyle ciekawa, że wybudował go młynarz, który w połowie XIX wieku dzierżawił młyn przyklasztorny od cysterców. Po kilkunastu latach dzierżawy wykupił ten młyn i postanowił, jak już była jego własność, cała ta nieruchomość była jego własnością, postanowił na tej działce wybudować ten dom. Dom wybudował w 1870 roku, czyli on ma już ponad 150 lat. Przez wiele lat tu kolejne pokolenia młynarzy mogińskich mieszkały, pracowały w tym młynie. Ostatnimi młynarzami była rodzina Chwastków. Pani Apolonia Chwastek zakończyła działalność młyna w 1955 roku, czyli już po wojnie. W 2018 roku ten młyn zakupili od ostatniej właścicielki cystersi. Czyli odkupili to, co kiedyś było ich własnością. Młyn z całą nieruchomością. Czyli resztki tego młyna, które tam jeszcze są widoczne, jakieś turbiny, jakieś wały, koryta młynówki i dom, który no, w 2018 roku był już w kiepskim stanie. Cystersi wykupili go z zamiarem włączenia całej tej nieruchomości, czyli młyna i w jakimś sensie może odtworzonego, a może tylko jakoś zrewitalizowanego tego młyna, do kompleksu muzealnego. Muzeum, które powstało, właśnie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów, ten młyn będzie częścią tego muzeum. Po wielu, wielu, wielu latach wrócił do nas, ale już o zupełnie innym charakterze, jako dom, który będzie mówił o historii młyna, o historii wsi, o tym, co działo się tutaj blisko klasztoru przez wieki. Chcemy też, żeby on miał taki charakter miejsca spotkań pielgrzymów czy ludzi, którzy będą tutaj gdzieś w klasztorze przebywać. Takie było założenie konserwatora, że to ma być ta rekonstrukcja ma być prowadzona w taki sposób, żeby to jak najbardziej było zbliżone do tego stanu, który był pierwotnie, czyli technologia taka, jaka była stosowana w XIX wieku przy budowie domów drewnianych. No, dom został całkowicie rozebrany. Miał taki nietypowy epizod, był przewieziony do Małego Cichego na naszą bazę. Tam każda belka była dokładnie sprawdzana, ubytki były uzupełniane. To, co nie dało się uratować, niestety trzeba było wymienić. No i był ten dom tam postawiony na Małym Cichym, gdzie stał tam no, prawie 3 miesiące, zanim to wszystko było zmontowane. Później był rozebrany, przywieziony tutaj z powrotem, gdzie była przeprowadzona jeszcze fumigacja i został podbudowany, tak jak widać w chwili obecnej. Witam serdecznie w Galerii Kuta Sztuki Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie na dzisiejszym wernisażu wystawy Ireny Wiśniewskiej-Dębowskiej o pięknym tytule Malarka niewspółczesnych snów. Bardzo mi miło, że możemy tą wystawą inaugurować po takiej przerwie technicznej nowy sezon Galerii Kuta Sztuki. Bardzo się cieszymy, że też wystawa nowa, też wystawa prac, których nie mamy w kolekcji dotychczas, a będziemy chyba mieć, za co bardzo serdecznie dziękujemy rodzinie. Ja bym w tym miejscu bardzo chciał powitać Państwa wszystkich, a szczególnie rodzinę i córki autorki Ireny Wiśniewskiej-Dębowskiej. W sposób szczególny chciałbym w tym miejscu podziękować pani Beacie Dębowskiej za pomoc w organizacji wystawy, za udostępnienie zdjęć archiwalnych, które również są pokazywane na tej wystawie i wspaniałe opowieści. Irena Wiśniewska-Dębowska to malarka, która w latach 50. do lat 80. była związana z Nową Hutą. Tutaj należała do Stowarzyszenia Twórczego Nowa Huta, brała udział w licznych wystawach organizowanych przez to stowarzyszenie, w trzech wystawach plastycy Nowej Huty w latach 65, 69 i 73. Malarka ukończyła Wyższą Szkołę Plastyczną w Gdańsku, w Nowej Hucie, nieopodal Placu Centralnego, nad księgarnią na 5. piętrze miała swoją pracownię. Dzisiaj dzięki rodzinie mogliśmy pokazać jej pracę, przypomnieć o tej artystce, która była nazywana malarką niewspółczesnych snów. Jej prace zagadkowe, tajemnicze, trochę bajkowe przypominały swoją formą Chagalla albo Nikifora. Bardzo kolorowe, bardzo tajemnicze, opisywały
codzienne życie, zdarzenia i wszystko to, co nas otaczało. Taka trochę czarodziejska nuta w tych obrazach. Taka trochę małomiasteczkowa, trochę taka zapomniana, trochę taka przymglona, trochę taka, o której się mało, na pewno ja jeszcze coś tam wiem z opowiadania, ale młodsi ludzie niewiele. Odkąd pamiętam, to byłam związana z mamusią w fartuchu, z paletą w ręku, z pędzlem i właściwie zawsze ją pamiętam malującą. Oprócz tego, że była cudowną matką i się nami wspaniale opiekowała, to jednak to malarstwo dla niej było najważniejsze. I bardzo zrozumiałe. Ja bardzo kochałam te obrazy. Zresztą mam je w domu, mam jeszcze bardzo dużo obrazów mamusi. Są też w Nowym Jorku u mojego syna, tak dlatego powiedziałam, że i szkoda, i nie, że są w Nowym Jorku, bo tam też się ludzie zachwycają jej twórczością.